28 października zmarł Matthew Perry, znany z roli Chandlera Binga w Przyjacielach. Ukochany aktor milionów ludzi na świecie. Czy jego śmierć była niefortunnym wypadkiem? Dziś właśnie o tym porozmawiamy. Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Na pewno wiele z Was już słyszało o tragicznej śmierci Matthew Perry'ego. Mężczyzna został znaleziony w swoim jacuzzi i miał zaledwie 54 lata. Podczas gdy odnaleziono jego ciało, obok niego nie było żadnych używek ani alkoholu, na co mogłoby wskazywać, że to nie był powód. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Matthew otwarcie mówił o swoich zmaganiach z uzależnieniami. Uzależnił się od alkoholu już od wieku 14 lat, a jeżeli chodzi o uzależnienie od leków przeciwbólowych, to powstało ono w wyniku tego, iż lekarz przepisał mu leki na ból po wypadku na skuterze śnieżnym. Mężczyzna bardzo dużo o swoich zmaganiach pisze w swojej książce i tuż przed śmiercią, według jego znajomych, był bardzo dumny z tego, że był trzeźwy od 18 miesięcy. Najbliżsi Perry'ego mówią, że mężczyzna miał się naprawdę dobrze. Pracował nad nowym projektem, miał nawet wystąpić w nowym filmie u boku Zaka Efrona. Chciał, aby Zak znowu był młodszą wersją jego, tak jak w filmie Seventeen Again. Ponoć pracował też nad nową książką, w której miał powiedzieć o tej czarnej stronie Hollywood. Ale do tego przejdziemy za chwilkę. Matthew był ogromnym fanem pickleball, sportu, który uprawiał dwa razy dziennie po 2 godziny. Jednak 28 października, już po godzinie, zrezygnował z dalszej gry, ponieważ czuł się bardzo zmęczony. Wraz ze swoją asystentką wrócili do jego posiadłości, gdzie zdecydował zrelaksować się w swoim jacuzzi, które widzimy też na jego Instagramie, a asystentkę wysłał do załatwienia różnych spraw. To ona później znalazła jego martwe ciało w jacuzzi i zadzwoniła po pomoc. Zadzwoniła też do jego najbliższych, do rodziny oraz pewnej tajemniczej kobiety, którego imienia nie zdradzono, jednak nie jest ona z nim spokrewniona. Przyczyną zgonu było zatrzymanie akcji serca. We wstępnych dokumentach toksykologii możemy przeczytać, że w jego ciele nie znaleziono fentanylu ani metamfetaminy. Jednak na pełne wyniki musimy poczekać jeszcze parę miesięcy. Nikt nie spodziewał się tak tragicznego odejścia młodego aktora. Jego rodzina wydała oświadczenie mówiąc: "Jesteśmy załamani tragiczną stratą naszego ukochanego syna i brata. Matthew wniósł do świata mnóstwo radości, zarówno jako aktor, jak i przyjaciel. Wszyscy wiele dla niego znaczyliście. Doceniamy ten ogrom miłości." W social mediach po jego śmierci zrobiło się naprawdę głośno. Zdjęcia, filmy, posty, które wszyscy wstawiali, pokazując, jak bardzo kochali Matthew i jak dużo dla nich znaczył serial Przyjaciele. Wiele osób oglądało go podczas samotnych wieczorów, w trakcie, kiedy mieli gorszy okres w życiu i postać Matthew Chandler zawsze umiała ich rozbawić. Mimo tego, że Perry zapamiętany jest jako Chandler Bing, to sam w wywiadzie powiedział, że nie chciał, aby to miało miejsce po jego śmierci. Powiedział, że nie chce, aby ludzie kojarzyli go tylko z tej roli. Chce, aby ludzie pamiętali i kojarzyli go z tego, że pomagał innym osobom, które zmagają się z uzależnieniami. I would like to be remembered as somebody who lived well, loved well, was a seeker, and his paramount thing is that he wants to help people. The best thing about me, bar none, is if somebody comes up to me and says, "I can't stop drinking, can you help me?" I can say yes and follow up and do it. When I die, I don't want friends to be the first thing that's mentioned. I want that to be the first thing that's mentioned. And I'm going to live the rest of my life proving that. Po jego śmierci pojawiło się parę teorii spiskowych. Jedną z nich jest to, że przyczyną zgonu była szczepionka na COVID. Matthew bardzo otwarcie mówił o tym, że taką szczepionkę przyjmie i będzie przyjmować kolejne i zachęcał innych do tego. Według wielu antyszczepionkowców to właśnie ona sprawiła zatrzymanie akcji serca. Kolejna teoria jest taka, że leki, które brał na pomoc w zwalczaniu nałogu, również mogły sprawić zatrzymanie akcji serca. Miałoby to miejsce, gdyby przyjmował lek w postaci plastra, który pod wpływem ciepłej wody w jacuzzi mógł doprowadzić do przedawkowania. Drugą teorią, o której naprawdę dużo słyszałam, jest to, że Matthew został zabity przez Hollywood. Dobrze słyszycie? Przez Hollywood. Spójrzcie na przykład na tego TikToka. In his memoir, he admits to making a Faustian prayer with God. I wish I could say I was shocked, but let's face it, all of Hollywood does it. In his prayer, and I quote,
Perry said, God, you can do whatever you want to me. Just please make me famous. 3 weeks later, he said he got cast in Friends. And then he goes on to say, the Almighty being the Almighty had not forgotten the first part of that prayer. As he was referring to his hardships, the drugs he was addicted to. Then he goes on to say that that Faustian prayer he made was a stupid one, the prayer of a child, that it wasn't based on anything real, but became real. So basically he sold his soul for a worldly good, you know, money, fame, success. The Faustian bargain is also called the deal with the devil. Oprócz tego bardzo dużo osób spekuluje dziwny zbieg okoliczności, który miał miejsce pomiędzy jego śmiercią a plikami, które zniknęły z jego komputera. Jak już wcześniej wspomniałam, Matthew podobno pracował nad nowym materiałem. Miał być to memoir, w którym opowie więcej o tym, jak wygląda świat Hollywood. Podobno po jego śmierci odkryto, że wszystkie pliki związane właśnie z tą książką zniknęły z jego komputera. Ale mówię podobno, bo tak naprawdę nie wiemy, jak naprawdę było. Możecie zapytać, o jaki zbieg okoliczności chodzi? Już wam mówię. Chodzi o to, że w danej książce Matthew miał napisać bardzo dużo na temat ciemnej strony Hollywood. Prawdopodobnie rzeczy, o których cały biznes nie chce, abyśmy wiedzieli. Dlatego też może chcieli się go pozbyć i pozbyli się też plików. Dużo osób przygląda się też jego koncie na Instagramie. Jego ostatnie zdjęcia mogłyby się wydawać niepokojące. Na jednym filmiku widzimy ekran, na którym będzie wyświetlany film Batman, a podpis pod tym filmem brzmi: nie martwcie się, dzisiaj na ulicach wszystkim się zajmę. Na kolejnym zdjęciu widzimy basen Matthew, na którym wyświetlany jest symbol Batmana. Znów z podpisem: mam nadzieję, że będziecie dobrze spać. Dzisiaj zajmę się miastem. Batman. Na kolejnym zdjęciu widzimy napis: Batman gra w pickleball, czyli sport, który uwielbiał Matthew. Następnie bardzo krótki filmik, na którym Matthew kładzie na jakąś powierzchnię 3 żurawiny, a podpis brzmi: tyle dzisiaj jadłem, jestem Batmanem. Następnie widzimy dynię z wykrojonym symbolem, znów Batmana, z podpisem: czy wiesz, o co mi chodzi? Przed ostatnim postem był filmik, na którym widzimy księżyc i znów podpis: czy rozumiesz, co chcę ci powiedzieć? Jestem Batmanem. No i ostatnie zdjęcie na jego profilu: Matthew w jacuzzi, w tym, w którym zmarł, z podpisem: woda dookoła jest taka ciepła, na pewno czujesz się dobrze, jestem Batman. Wiele osób zadaje pytanie, o co chodzi z Batmanem. Czy jest to po prostu tylko uwielbienie do postaci Batmana i Matthew połączył Batmana i jest Batman, czy może chodzi o coś innego? Według jednej osoby komentującej te wszystkie zdjęcia miały znaczenie. Zdjęcia z logo Batmanem mogłyby wskazywać na to, że potrzebował pomocy. Tak jak to właśnie było też w filmach. Zdjęcie, na którym widzieliśmy Batman gra w pickleball, mogłoby oznaczać, że dnia, kiedy będzie grał w pickleball, coś może mu się stać. Jeżeli chodzi o filmik z żurawiną, dana osoba powiedziała, że może być to nawiązanie do tragicznej śmierci Dolores, wokalistki zespołu The Cranberries. Filmik z księżycem podobno nawiązuje właśnie do 28 października, kiedy była pełnia. No i ostatnie zdjęcie, czyli zdjęcie w jacuzzi, czyli miejsce, w którym Matthew odejdzie. To jest tylko jeden z komentarzy, jednak ta teoria naprawdę krąży dookoła internetu. Cały zbieg okoliczności z tym, że pliki jego książki zniknęły, są powiązane właśnie z tym, że może ktoś nie chciał, aby opublikował materiał, w którym będzie tak dużo napisane na temat Hollywood, o czym ludzie nie powinni wiedzieć. Kolejny komentarz pod filmikiem z żurawiną brzmi: to nie jest żurawina, to są Beneberries. Osobiście nie znam takiego owoca. Dalej osoba pisze, że gdyby Matthew spożył faktycznie dany owoc, to mogłoby właśnie dojść do zatrzymania akcji serca. Czy jest to jakiś znak? Nie wiadomo. Cała sytuacja jest oczywiście bardzo smutna. Kolejny wspaniały aktor, na pewno kochany przez wielu fanów i własną rodzinę, młody człowiek, który odszedł w tak tragiczny sposób. Zobaczymy, czy w mediach pojawi się cała sekcja zwłok, całe wyniki toksykologii, ale też do końca nie możemy ufać temu, co jest pokazywane w mediach. Ja jestem bardzo ciekawa pełnej sekcji zwłok Elvisa Presleya i toksykologii. Nie wiadomo, czy informacje podane mediom będą prawdziwe, czy też nie, czy będzie to tak może, jak było w przypadku Elvisa Presleya. Jakieś wiadomości mamy, ale jestem ciekawa, czy wiedzieliście, że pełne dokumenty z jego sekcji zwłok i toksykologii zostały zapieczętowane i będą opublikowane w dniu 50. rocznicy jego śmierci. Jeżeli mnie tutaj daty nie mylą, to będzie to 2030 rok chyba, czy 2025? Nie, 2030 chyba.
Szybciutko sprawdziłam, 2027 rok i wtedy je odpieczętują. Ale jeżeli je zapieczętowali, czy nie oznacza to, że coś ukrywają? Coś, o czym nie chcieli, aby media i wszyscy słyszeli? Wtedy, kiedy Elvis zmarł, więc pamiętajcie, że też nie wiemy, czy informacje podawane nam są na 100% prawdziwe. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Dajcie mi znać, co myślicie. Faktycznie niektóre podobieństwa, niektóre zbiegi okoliczności mają sens. Ale czy faktycznie za śmiercią aktora stoi może jakaś teoria spiskowa? Dziękuję Wam za oglądanie kolejnego materiału na moim kanale i do zobaczenia już w następnym. Pa, pa.